Tomek Miodek, witam i pozdrawiam. Dzisiaj dostałem samego rano maila. Znaczy nie, to był jakiś komentarz na moim blogu, a komentarz był na blogu odnośnie: panie Tomku, co się z panem dzieje? Nic pan nie puszcza. Bardzo mi miło, że... To nie był pierwszy komentarz, ale dzisiaj taka jest ładna pogoda, to myślałem, chwycę kamery, sobie pójdę. Po prostu odnośnie tego pszczelarstwa, to tak, wiecie, teraz sezon się zaczyna, nam nie ma co za bardzo pokazywać, co tam się u mnie dzieje. A dzieje się, w zasadzie w tym roku to jest pierwszy raz taki sezon, do którego jestem tak mocno przygotowany, bo jeszcze wcześniej nie byłem tak przygotowany. W zasadzie teraz, o tej porze roku, ja już nic nie mam co robić, tylko sobie oglądam pszczółki, jak sobie latają. I to wszystko. Jeżeli chodzi o pasiekę, pasieka przezimowała prawie w 100%. To znaczy tak, jedną, jak był ten ksawery, był ten wiatr, wywrócił mi jedną rodzinę, ona nie dała rady, bo to ona się cała rozłożyła. Ona taka słabiutka była, ja już ją skasowałem po prostu. W jednym korpusie, w jednym ulu, jeden ul to mi się tam źle, moja wina. Nie sprawdziłem tego. Źle mi się uwiązał. W drugim korpusie mi się uwiązał jakoś, nie miał miejsca. Jeszcze to było wcześniej. No i teraz niedawno, jak to sprawdzałem, to tam jeden korpus, jeden ul, coś tam miał z matką. Matki nie było. Było tam kilka szklanek pszczół, rozgoniłem towarzystwo. To w zasadzie straciłem trzy rodziny, nie? Na to. No i co? Teraz jesteśmy u mnie tutaj w pokoju. Widzicie, tam jest ul Karola, zaraz wam pokażę, co tam jest w środku. To są takie kilka moich projektów, które wystartowałem i sobie je tutaj realizuję. Come on. A tutaj jest, w tym ulu, jak ściągniemy daszek, odłożymy daszek i zrobimy tu, to jest tutaj wino. Te wino już ma 2 miesiące, już ledwo co bulczy, ale jeszcze widać troszeczkę. Idzie. O, a teraz w ogóle jak przekręciłem, to jakby szczelność straciła rurka. Może muszę rurkę bardziej docisnąć. No, docisnąłem ją bardziej. Idzie ten bąbel? Nie. To wino ma 2 miesiące. Było chyba zrobione 21. Tam będzie pisało. Tam będzie pisało, kiedy je zrobiłem i co tam dałem. To jest receptura. A ja to jak robiłem te wino, to ja cały czas to nagrywałem, jaki tam dałem, jaką tam sobie zrobiłem recepturę i to tam omawiam. Tylko że teraz co będę musiał zrobić? Teraz będę musiał przelać to, zlać to do czegoś. Do czegoś innego, ściągnąć ten osad, jak tam jest. No i wlać je z powrotem i już je wywalam ze swojego pokoju i wrzucam tam do piwnicy, której mam. Tutaj mam... To jest mój inny projekt, który wystartowałem w tym roku. Ale o tym też będzie mowa. To jest... Ja to tutaj hoduję. To już jest bardzo ważna, taka duża sprawa, jeżeli chodzi o hypoaxis. Hypoaxis to są takie roztocza inne, które się wrzuca do ula. I to są żywe stworzonka, takie małe, one są jeszcze mniejsze od warozy. Ale i one wchodzą tam i biorą się za warozę, nie? I utrzymują warozę na bardzo niskim poziomie, jeżeli tam się... Są różne szkoły tego. Ja to używałem pierwszy raz w zeszłym roku. Ten sezon będzie... Jeszcze tego w ogóle nie pokazywałem. Pierwszy raz w zeszłym roku to stosowałem na jakiejś partii uli. A w tym roku jestem chyba już przekonany, że tutaj będę wrzucał je do wszystkich swoich uli. Już będą one u mnie biegały po moich ulach. Są tam różne szkoły, bo to dopiero chyba pierwszy raz ktoś ten hypoaxis wsadził do ula w 2008 roku. Na przykład, powiem dla przykładu, są takie szkoły, że się metody, że ten hypoaxis wsadza się na wiosnę i na jesień w ilości 250 ml za każdym razem. Albo na przykład jak w Buckfast, nie? Buckfast w Devon, to oni robią, oni już 3 sezony jadą na tym hypoaxis, w ten sposób walczą z warozą. I oni co używają? Oni robią to co 5 tygodni wrzucałem 150 ml tego robala. No ja
Ja to jeszcze tak nie mam takiej metody, ale mi się wydaje, że ta metoda 150 ml co 5 tygodni to chyba dużo lepiej, bo przez cały sezon, cały czas mam, mogę sobie jakby redukować tą ilość warozy w ulu, nie? A to wszystko chodzi o to, żebyśmy po prostu, żebym ja nie musiał wrzucać do ula chemii jakiejś, żeby walczyć z warozą, prawda? I to wszystko. A odnośnie tu, ja tutaj będę to próbował, ja to też będę pokazywał, to jak ja to robię. A może pierwszy zabieg pokażę jakoś niedługo, trudno powiedzieć jak to będzie. No i dobra, co tam u mnie, to jeszcze idziemy dalej. Przejdziemy się po mojej pasiece. Tu wino już wam pokazywałem. To wino teraz to już, no nie wiem, bo to wino to ma 2 miesiące, a to jest czwórniak, bo ja tylko lubię robić czwórniaki, bo te wszystkie inne ciężkie wina to mi absolutnie nie pasują. Ja lubię takie wino, które ja mogę sobie się napić. No i ten czwórniak może być lepszy, ja tam zastosowałem kilka różnych metod, używałem je tam, głównie czytałem Cynik i jego blog i on tam pokazuje, zastosowałem się do jego receptury, ja to wszystko pokazuję, ja to wszystko już nakręciłem, tylko że ja tego nie puściłem z jakiegoś powodu, jakoś nie mogę się wziąć, brak motywacji do puszczania filmów na YouTube. Dobra, wychodzimy na dwór, nie? Przejdziemy się, zobaczymy jaki tam u mnie progres, może obejrzymy jakiś ul i tak dalej, i tak dalej. Z takich nowych rzeczy co tutaj, to sobie na mojej miodziarni na warsztacie rzuciłem nowy dach, nie? To ten budynek już będę mógł remontować, nie? I jakoś tak pomału, to jest taki długi projekt, bo on już trwa, chyba postanowiłem, że wyremontuję ten budynek, no ale tak przyszedł ten huragan, wziął mi, rozwalił trochę papy, więc ja tą papę usunąłem i tą sobie taki kupiłem, taką, jak to się nazywa, blachodachówka, nie? To coś takiego. A tutaj będzie, to jest mój następny projekt. O, tutaj w tym miejscu to będę miał inny budyneczek. I tam właśnie wrzucę sobie stolarnię i jakiś warsztat będę w nim robił. Tak będzie najfajniej. No teraz jest wiosna, dzisiaj temperatura, zaraz podejdziemy, ale dzisiaj na tuji, bo mam takie tuje rosną, strasznie widziałem jak pszczoły latają, nie wiem, mam wrażenie, że one chyba tam może propolis ta ciągną, zabierają stamtąd. O, jest tam ich też troszkę lata. Temperatura w tym momencie jest, ile tu jest, 12 stopni. Nie wiem czy to widać czy nie, coś tam jest. A w zasadzie, ja wiem, ja tam słyszałem, bo tam z innych części pokazywali pszczelarze, mieli dużo wyższą temperaturę. O, 12 stopni to chyba jest u mnie pierwszy raz w tym roku, jeszcze nie było. Było po 9, bardzo długo to tak wszystko się wahało, około 9. I tutaj dzisiaj na tej tuji, ta tuja ma chyba z 5 metrów na pewno i było strasznie dużo pszczół, one już gdzieś już znikły, już nie ma, bo jesteśmy teraz około godziny, po godzinie 3 w tym momencie już, nie? I coś z tym pszczołom widzę, zmieniły jakby kierunek. O, tu już coś są, tu są jakieś pszczoły, właśnie nie wiem co one robią na tej tuji, latają sobie tu pszczoły, tu jest kilka pszczół, które sobie lata i coś sobie zbierają. No ale może, nie wiem, jakiś pyłek albo coś. Pomału już zacząłem wytapiać. A trochę miałem takie zniszczenia, że mi pszczoły mi rozpieprzyły węzę. Miałem trochę węzy, nawet komuś obiecałem tę węzę. Jak odsunąłem korpusy i tak dalej, moja wina, się okazuje, że ta węza była cała pocięta. No i już uruchomiłem pomału tutaj swoją produkcję wosku i będę musiał wysłać jeszcze trochę, żeby ktoś mi troszeczkę tego wosku zrobił. Tutaj jesteśmy koło, już koniec, już nic, ale w bazie jeszcze też nie. O nie, już widzę tam na bazi jest. Ja tu mam taką szkółkę tych bazi, taką małą. A tutaj zapraszam wszystkich pszczelarzy, którzy chcą, bo tutaj jest chyba 12 czy tam 9 różnych odmian.
Ja zapraszam wszystkich pszczelarzy po to tylko, żeby sobie przyszli i mogą sobie tutaj ciąć do woli. Oj, o wysyłkach nie mam mowy, absolutnie. Nie mam czasu na takie rzeczy. O, i to jest... To są właśnie rzeczy, które zacząłem wytapiać, wyciągać jakieś tam... O, pszczoły się tu zwabiły. Już trochę wytopiłem, już jeden krążek jest, nie? Tutaj leży. W zasadzie to chyba dwa mam takie krążki. Ognisko leci. No dobrze. Tutaj jeszcze nic ciekawego się nie dzieje. W zasadzie teraz to mogę, bo w tym roku już mam wszystko już porobione, mam pełno uli narobione, które będę sobie tutaj musiał organizować jakąś miejsce. Pasieka wygląda w zasadzie tak, jak wyglądała. Oprócz tego niektóre ule musiałem położyć ciasto, ale połowę pasieki absolutnie radziło sobie i ma jeszcze masę zapasu. O, pszczółki sobie tak latają. Nie będę ich zasłaniał. Co tutaj jeszcze? A tak pomalutku pasieka sobie lata. Zobaczymy, czy tutaj noszą jakiś one pyłek, czy nie. Coś tak widziałem, trochę coś tam nosiły, ale czekamy cały czas na iwy, aż iwy wybuchną, bo jeszcze u mnie, no niestety, były za niskie temperatury, żeby iwy mogły coś. Jak widać tu, o, jest tam jakaś mało pyłku jakiegoś takiego kremowego noszą. O, tak trochę się pszczoły. No jeszcze, kurczę, 2 godziny temu było masę pszczół. Latało, mocniej pszczoły latają. Teraz widzę już tak troszkę te pszczoły jakby zwolniły. Teraz co tam? Zobaczymy tutaj, jak to ul wygląda, jak o, jak się ściągnie. To u mnie ul wygląda tak. Pszczoły siedzą sobie tam. Zobaczymy, co te pszczoły robią. O. A taka rodzina. Nie za mocna, ale do rzepaku ma już pokarmu tutaj wszędzie, dobrze. Więc jest dobrze. Sytuacja bardzo dobra chyba w tym roku. Mam wrażenie, że ta zima nie pozwoliła nikomu narzekać na przezimowanie rodzin w tym roku, prawda? Wszystko ładnie i gładko poszło. Jaki słodziutki. Wstaćmy. Palucha w plaster. O, cię. Jedną ręką. No i to każe. Nie ma słabych rodzin w tym sezonie. Wszystko dobrze się buja, mocno sobie siedzą. I już widziałem, tak pierwsze 2 tygodnie temu, jak patrzałem, to były jajeczka i chyba 3 rodziny. Chociaż mówię tak, ja nie robiłem żadnych przeglądów, tylko tyle, co musiałem tam przerzucać sobie troszeczkę i poukładać te gniazda. I tylko w zasadzie to się opierało, że podnosiłem powałkę i tam troszeczkę coś jeszcze nieraz zerknąłem, to tylko widziałem 3 rodziny, w których była naprawdę taka bardzo mała ilość czerwiu zakrytego, a resztę to było... Jajeczka już były wszędzie, w każdym ulu. Tutaj mam taki ul od Sułkowskiego, który musiałem wyremontować. Ul ma 10 lat i przeszedł teraz remont. Musiałem tu w dennicy wymienić. To wszystko było wygnięte. O, tu jedenica pozostała, to jest oryginalna, ale to już są moje listwy. No i tutaj jeden korpus. Z jednej strony, o tutaj widać, tą część przeszedł też, nie wiem czy tu widać, bo troszeczkę pod światło działamy. Zobaczymy. On tutaj... O, przesunę go. O, tutaj musiał... Widać to, czy nie widać? Widać, nie? Tutaj taką szpachlówkę musiałem mu zrobić, żebym mógł... Nie wiem jak to... Dobra. No i tak sobie latają te pszczółki. Co tu jeszcze mogę pokazać? Iwy tu się prężą. Nawet pszczoły już trochę widać. Aha, no faktycznie, tak, to jest pierwszy dzień. Takie iwy tak trochę już zaczynają
te kotki się prężyć i kilka pszczółek tam widać. To są te iwy właśnie z Puław. Słyszałem, że Puławy się wycofały z wysyłek. Tych iw, a wiem to od ludzi, którzy do mnie piszą. Nawet była taka sytuacja, że jeden człowiek tam z forum wysłał kuriera do mnie. Ten kurier właśnie przyjechał, trochę mu naciąłem tych. Ale to już nie ma czasu na takie rzeczy. Zapraszam do siebie, jak to, kto do mnie przyjedzie. Każdy pszczelarz, który do mnie przyjedzie, będzie mógł sobie naciąć tych, wiesz, bo się opłaca, naprawdę warto to mieć. Ja tego nie sprzedaję, daję za darmo. Trzeba propagować. Tak, i tutaj te wierzby też. Ich jest tam, mówię, dużo rodzajów. Chyba 9 czy tam. I one lada moment. Miejmy nadzieję, że one pomału zaczynają się już rzucić. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uda. Uli teraz nie będę otwierał celowo. Może wezmę kamerę następnym razem, jak będę coś pracował. Tutaj. Tylko, że tutaj nie ma co teraz robić. Tylko trzeba trzymać oko na tym, żeby pszczoły miały co jeść. I to wszystko. Jeżeli chodzi tutaj o moje prace hodowlane, to jeszcze żadnych przygotowań, ani jeszcze nawet zakupów nie poczyniłem, ale już niedługo będę coś kupował odnośnie tego. Też na pewno będę chciał to pokazać, bo będę kupował w sklepie sponsora, więc sponsora Forum Miotka, więc że jest sponsorem Forum Miotka, ja jakoś będę musiał to pokazać, prawda? Zwrócić światło, trochę rzucić światło na sponsora. A domek jest na chwilę obecną zamknięty, ale jest cały zagracony, więc tam jeszcze nie. Dopiero w tym tygodniu, ten tydzień to będzie taki tydzień, gdzie wyłożę tu wszystkie stojaki na ule, regały na ule i tutaj będę już je ustawiał. Puste ule. Ale już trzeba się przygotowywać, bo muszę wiedzieć, ile tego mam. Brakuje mi tylko chyba powałek jeszcze. Z tego, co tak zdążyłem się zorientować, to mi troszeczkę powałek brakuje. Ale to jest bardzo proste, bo wystarczy kupić tam chyba 7 płytę, naciąć w odpowiedni wymiar, wykręcić dziurę, olistwować w kółko. I to już będzie wszystko. Tu mam dużo miejscówek, tutaj jesteśmy z tyłu. Tu mam uliki weselne, to już tak pomału miałem to troszeczkę złomu. Tutaj u siebie na pasiece i wywiozłem ten złom na złomowisko, a po to tylko, żeby oczyścić tu właśnie miejsce, tu będą moje pola ulików weselnych. Tutaj będą stały odkłady i uliki weselne. Zobaczymy. A pasieka z daleka wygląda tak, pod światło. A jest tu jakiś backlights. Powinienem automatycznie, no nie wiem, jak to wygląda. Dobra. Tutaj mam zamiar wykorzystać wszystkie te zakamarki na uliki weselne. I tutaj będą stały, tylko już tak muszę trochę jeszcze przyciąć o te bajerki, te gałązki. I trochę mam jeszcze tutaj trylinki też, żeby właśnie poustawiać i przygotować się do sezonu hodowlanego. Hodowla matki. W tym roku to będzie pierwszy rok, to ktoś tutaj będzie pracował, będzie hodował matki. Ja nie będę tego robił. Bo po prostu sezon jest tak zajęty, nie ma czasu, trzeba telefon wyłączyć, nie ma czasu nawet telefon, ludzie dzwonią co 10 minut, naprawdę, telefon się robi gorący. Jak już się tak w maju zaczyna, to coś dziwnego. Teraz też telefonu nie mam przy sobie, bo nie mam. No i proszę pana, ten pan, który do mnie dzisiaj napisał, chciał się dowiedzieć, tyle u mnie w zasadzie, widzi pan, nie ma co pokazywać. Możemy jeszcze wejść tam do tego, tu jest moja przyczepa
do wożenia. Tam jest widać syfek, nie? Trochę tutaj bałaganu jest, trzeba będzie to posprzątać. Przyczepa ma przebitą oponę, więc będę musiał to zreanimować. Ładnie słoneczko, można się naświetlać. Co tutaj jeszcze? Ale nic, wejdźmy może jeszcze tam do tej miedziarni. No i tutaj ta miejscówka, tutaj gdzie stoją te budy. Nie wiem. Tu gdzie stoją te budy i tu powstanie chyba już w tym roku wybuduję, jak będzie mnie stać oczywiście. Miałem nie mówić o pieniądzach, bo ktoś mi tam kiedyś zwrócił uwagę, że dużo mówię o pieniądzach, no ale takie życie, proszę Państwa, bez pieniędzy nic się nie zrobi. Jak będę miał pieniądze, to postawię ten budynek, jak nie będę miał, to nie mam, to jest taki mój, nie jest jakiś konkretny plan, to jest taki plan, żeby postawić jakiś budynek. Potrzebuję więcej pomieszczeń. I to wcale nie ma nawet się czym chwalić, bo to znaczy, że jak będę postawił ten budynek, to co to znaczy? Że budynek będę miał, ale będę miał mniej, znowu, to powiem, pieniędzy w mojej kieszeni. Bo gdzie będą? Pójdzie wszystko w budynek. Te budynki są dosyć tanie, z tego co tutaj patrzę, to spodziewałem się, że to drożej wszystko, ale po wybudowaniu tej altanki to stwierdziłem, że te materiały są bardzo tanie. Rozumiem, ktoś inaczej jest, jak ktoś buduje dom, bo wtedy wiadomo, wykończeniówka jest bardzo droga. Ale na takie ściany i elektrykę, co ja tutaj sobie robię, to jest wszystko super. Yo! Co tam słychać? I o to chodzi. Tu już mam sprzęt do... Moja krosówka do tego. Już stoi gotowa po remoncie. No i tu jesteśmy w mojej miedziarni. Aha. Tu mam kilka korpusów, które są niepomalowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. 15 korpusów jeszcze mam niewymalowanych. No i resztę korpusów, już tutaj 205 korpusów jest zrobione. I tu, gdzie się nie pójdzie, są korpusy, stoją korpusy. Też mam korpusy. To będą wszystko ule. To wszystko będzie zimowało. W tych korpusach będą miały pszczoły, które będą zimowały. Aha, no a tu mam dennicę, nie? Pod te numery. Tu sobie dennic już porobiłem. I tutaj i jeszcze mam jedno miejsce. O, cukier u nas jest po... Dzisiaj kupiłem sobie 100 kg cukru. Tak zacząłem kolekcjonować, bo cukier jest w atrakcyjnej cenie, bo kosztuje 2,45, nie? Potem to się może zmienić. A jeszcze dodam, że tutaj w tych wszystkich, te wszystkie ule, te korpusy, co są zrobione, mają zrobione ramki. No tak jak powiedziałem, jeszcze nigdy nie miałem takiego sezonu, bo to zawsze wszystko, ja wracałem z urlopu i robiłem to teraz. I teraz o tej porze roku szybko się chodziło nóżkami na stolarni, hej, hej, hej. Ale teraz już nie muszę tego robić. Tutaj mam jeszcze cieplarkę, która jeszcze tutaj stoi, ale ona już będzie stała na pasiece, bo nie ma potrzeby, żeby latać z matecznikiem taki kawał drogi. A tu mam 35 kilo na tą moją ramkę, mam tego węzy, ale to jest węza 5-4 na moją bramkę, tą 16-16,5 cm wysokości, ale to jest dla mnie za mało, bo mam, no mówiłem, tak, że bo mi myszy tam zbombardowały węzę z mojej winy. Co tu jeszcze można by było powiedzieć? Takie moje przygotowania do tego sezonu to są takie, bo troszeczkę się oczytałem, trochę odwiedzałem inne pasieki.
Więc ja się przygotowuję, tak jak już wcześniej pokazywałem, ten Hypoaxis, nie? Jeżeli te roztoczę, tego pajączka drapieżnego Predatory Mites, to tak się nazywa, to mój taki goal na ten rok chyba będzie, żeby po prostu skończyć z lakami, żeby nie używać już więcej żadnej chemii w ulach. Obojętnie co to by było, czy tam jakieś ludzie używają różne rzeczy, nie wiecie, rapicyt, amitraza, potem taktik, taktik też jest amitraza, kumafos, nie, i takie różne rzeczy. Ja już tego nie chcę używać absolutnie. Już mam jedną pasiekę, która jest nieleczona od kilku lat. Znaczy nieleczona w sensie takim, że nie jest tam nic lane. Tam teraz ten Hypoaxis to jest po prostu też naturalna rzecz. To wpuszczam jakby innego robaka do ula, który po prostu bierze się za warozę i robi z nią porządek. Ale mówię, nie chcę o tym mówić na razie, to dopiero będę pokazywał to na konkretnym przykładzie i będę pokazywał, jak to wrzucam i tak dalej. No i druga sprawa, że jeszcze załatwienie sobie pszczół, które są, bo są na świecie dwie hodowle, które ja znam, w Finlandii i jedna w Niemczech, gdzie już jest takich hodowli więcej, ale mówię, to są pszczoły, które są dostępne dla mnie, które mogę sobie kupić. I gdzie są już pszczoły odporne na warozę. Więc mi się wydaje, że w tym roku schodzę ze wszystkimi swoimi rodzinami, albo ile mi się uda, na komórkę 5.1. Będzie to prawdopodobnie komórka 4.9 w następnym sezonie. I do tego druga technika to będą osiadkowane dennice, jeżeli to można nazwać walka z warozą. W pewnym sensie tak. I plus te pszczoły, nie? Które zamówiłem. Dopiero te pszczoły to zamówiłem, będę miał je reprodukcyjne, matki przyjadą. Z tych dwóch miejsc przyjadą do mnie. No wiadomo, jak to matki reprodukcyjne unasienione, będą jakoś pod koniec sezonu pewnie. Sierpień prawdopodobnie. Lipiec, sierpień. Zobaczymy. No i chyba na tym będę się teraz opierał. Nigdy nie mogę powiedzieć na 100% co będzie, ale idę w tym kierunku. Już żadnych apiwaroli, takich rzeczy, czy tam kumafosów, czy jakichś innych, co tam kurczę, różni magicy, alchemicy, pszczeli pokazują na swoich filmach. Już to mnie przestało to w ogóle interesować, tylko dlatego, bo te pszczoły są słabe, te matki żyją krócej, to wszystko widać. Potem nam mówią, że musimy matki co roku wymieniać i to, i tamto, ach. Nie, matki żyją 3 lata i bardzo dobrze sobie dają radę. A odnośnie matek, to w tym roku to mam wszystko nówka. To są zeszłoroczne matki, wszystko nie starsze niż jeden sezon. Bardzo dobrze. To gwarantuje dobre zbiory miodu. A sprzedaż miodu też mi się rozwinęła, więc dlatego muszę to kontynuować. Bo kto ja jestem? Tomek Miodek. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tak, druga sprawa właśnie, że ze względu na miód, już nie chodzi o to, że matki tam krótko żyją czy coś takiego, ale moi klienci sobie nie życzą tego, żeby do moich pszczół po prostu były wlewane jakieś chemiczne rzeczy, czy jakieś pestycydy, amitraza, jakieś inne bzdury. I ja jako producent miodu muszę po prostu im zapewnić idealną jakość i właśnie idę w tym kierunku i będę to pokazywał i będę się tym chwalił, bo będzie czym. Jeszcze coś? Pozdrawiam wszystkich na forum Miotka i do następnego razu, może jutro, może pojutrze, zobaczymy.